Zadanie czwarte z matury próbnej EKODOM. Plik wejściowy EKODOM.txt importujemy. Ten plik zawiera tylko dwie kolumny, data i retencja na przestrzeni jednego roku, czyli 366 linijek, przy czym pierwsza z nich jest nagłówkowo. Data, retencja. Musimy tylko przypilnować, że daty są zaimportowane jako liczby, czyli właśnie jako data. Łatwo to rozpoznać po tym, że domyślnie wyrównały się do prawej strony w arkuszu kalkulacyjnym. Teksty wyrównują się do lewej strony. Przechodzimy do pierwszego podpunktu zadania czwartego, które można jeszcze rozwiązać bez tych dodatkowych warunków. Podaj najdłuższy okres bez opadów, czyli to są opady, a my musimy sprawdzić, jaki jest najdłuższy okres bez opadów, od kiedy do kiedy. No to co? Tu sobie zainicjujemy tę komórkę ręcznie za chwilę. Jest to albo może od razu pierwszy dzień bez opadów, a tutaj już warunek. Jeżeli to jest dzień bez opadów, czyli 0, no to musimy, co musimy? Zwiększyć, zinkrementować licznik dni bez opadów, czyli poprzednia komórka plus 1. W przeciwnym wypadku jest to dzień bez opadów, czyli 0. Kopiujemy sobie to w dół. No i widzimy, tu gdzie się zaczynają dni bez opadów, jest to pierwszy dzień bez opadów, dni narastają. W momencie, kiedy zaczyna się jakiś opad, no to nasz licznik się zeruje. Musimy teraz znaleźć, cóż, maksa na tejże kolumnie, czyli równa się max z całej kolumny. Widzimy, że 21 dni miało miejsce bez opadów. Szybciutko sobie wyłapmy to. Może tak, formatowanie warunkowe, chyba będzie tutaj dość wygodny warunek. Jeżeli równa jest 21 jakaś wartość, to dajmy akcent o taki może na czarny, żeby się łatwo rzucał w oczy. I to są dni bez opadów, tak nazwijmy tą kolumnę. Szukamy szybciutko tejże. 360 to nie jest jeszcze aż tak dużo. O! I widzimy, że do 1 września, od kiedy? Od 12.8. No to popatrzmy, tak jest. 21 dni od 12.8 do 1 września, podpunkt pierwszy rozwiązany. Jeszcze podpunkt drugi zadania pierwszego. Podaj, ile razy w okresie od 1 kwietnia do 30 września był podlewany ogródek. Ogródek podlewamy, jeżeli w kolejnych dniach nie występują opady, czyli tak, tu musi być 0, a tutaj musi mieć jakieś liczby narastające. I kiedy to robimy? 5 dnia bez opadów, 10 dnia bez opadów, 15 i tak dalej, czyli modulo 5 równe 0. No i tak do tego podejdziemy. Czy podlewanie? Podlewanie. Jeżeli jest to dzień bez opadów, kolejny, no tylko tak, funkcja modulo. Dzień bez opadów, modulo 5 jest równe 0, to wtedy podlewamy, w przeciwnym wypadku nie podlewamy. Tu jeszcze jedną rzecz trzeba będzie za chwilę skorygować. Popatrzmy na to. No wszystko fajnie, 5 dnia bez opadów podlewamy, ale podlewanie także dla wszystkich dni z opadami, co oczywiście jest błędem. No to co, dodajmy drugi warunek. Być może, że można to jakoś prościej zapisać. Ja tutaj połączę funkcją i logiczną. W arkuszu kalkulacyjnym Excel to będzie funkcja oraz. Dwa warunki naraz muszą być spełnione. Po pierwsze, 5, 10, 15 dzień bez opadów. No i oczywiście w związku z tym, co? Tutaj nie może to być wartość 0. No to jak nie może być 0, no to po prostu o ta wartość C2. C2 większa od 0 albo po prostu C2, tak? Bo 0 jest fałszem, a wartość niezerowa jest z automatu prawdą. No to o właśnie tak, przekopiujmy to sobie w dół. No i widzimy, że tutaj 5 dnia podlewamy. 5 dnia podlewamy. Spójrzmy jeszcze, czy jest gdzieś jakiś dłuższy okres bez opadów. O tutaj przecież, tak? 10 dnia, 15 dnia podlewamy, 20 dnia podlewamy. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy
nie zapomnieli o tym, że od 1 kwietnia do 30, tak? Bo proszę zobaczyć, tutaj ta suma, o tutaj za dużo jednym przekopywaliśmy, równa się, suma nas interesuje z tego wszystkiego, co jest powyżej, o z tego, to jest 28 dni. Nie jest to poprawna odpowiedź, bo podlewamy tylko w okresie od 1 kwietnia. No tutaj ręcznie trzeba by wykasować. Można by oczywiście tutaj dodać warunek, tak? Że no, od 1 kwietnia, czyli tutaj się przeskrolujmy, że data mniejsza niż, data większa niż, ale to są spójne okresy, więc po prostu ja to wykasuję do końca marca, odtąd. To jest po prostu bardziej efektywne. No i co? Tu mamy 0, skoczmy sobie na koniec i od końca też zaznaczamy, przeskrolimy się do, dokąd? Do 30 września, czyli już dotąd. O. Stąd do końca usuwamy. Mamy 18 dni podlewania ogródka. Weryfikujemy to. Odpowiedź poprawna. Zadanie drugie, chyba najłatwiejsze. Utwórz zestawienie łącznej ilości retencjonowanej wody w każdym miesiącu, od stycznia do grudnia. Czyli po prostu posumować po miesiącach. Chyba nic prostszego tabelą przestawną. I właśnie to zrobimy. Czyli co? Zaznaczamy sobie naszą... Tak naprawdę dwie kolumny są tylko potrzebne. O te dwie. I tworzymy tabelę przestawną. OK, z bieżącego zaznaczenia. Gdzie będziemy grupować po datach, oczywiście po miesiącach, co za chwilę skorygujemy, a będziemy sumować retencję. Funkcja grupująca suma jest funkcją domyślną. Jakbyśmy tu chcieli, to możemy sobie oczywiście zmienić, ale po co? Właśnie suma nas interesuje. I mamy nową tabelę, która już dla każdego dnia, no bo każdy dzień jest jednak inny, posumowała ilość opadów, ale musimy teraz to pogrupować po miesiącach. Czyli co? Wchodzę sobie tutaj w tęże kolumnę, grupowanie. W arkuszu Excel musicie sobie to odszukać, nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest. U nas to jest po prostu klawisz F12, albo tutaj można sobie to odszukać w menu. Grupuj. Tak, grupowanie inaczej niż domyślnie. No, po miesiącach, tak? Jeszcze raz trzeba to wskazać. OK. I mamy. W styczniu tyle, w grudniu tyle, w sumie razem. Jeżeli trzeba zrobić z tego wykres, a trzeba zrobić wykres, na osi X ma być to nazwa miesiąca, oś Y to łączna ilość retencjonowanej wody i ma być jeszcze dodatkowo tytuł wykresu. Ja lubię sobie zrobić z tego kopię, Ctrl-C, Ctrl-Shift, Shift-V, bo dzięki temu nie wkleję tabeli przestawnej, tylko same wartości i z tego, co tutaj mam zaznaczone, bez podsumowania oczywiście, tworzę wykres. Ten wykres mi tutaj gdzieś poszedł w bok, może sobie to rozwinę na cały ekran. O, tu mamy wykresy. Wykres to miał być bodajże o taki. Dalej, suma retencja, tytuł wykresu, czyli suma retencji po miesiącach, tak żeby już się nie denerwowali, że wszystko jest. Można osie opisać, miesiące, miesiąc, no, może tak w skrócie, oś Y to jest suma w litrach. O, proszę bardzo, zakończ. To jest dokładnie to. Sprawdzamy, weryfikujemy. Tu widzimy, że dochodzi, przeszło 14 tysięcy w listopadzie, tak? W grudniu już było bardzo mało. No i patrzymy, czy tak samo mamy w odpowiedziach, czyli musimy się od tutaj przesunąć. Tu mamy odpowiedzi. No i dokładnie tak, ponad 14 tysięcy. Tutaj tak, no to jest nasz wykres. O, to jest nasz wykres, możemy go tutaj porównać. Czyli zadanie rozwiązane. I już ostatni podpunkt. Zadanie symulacyjne. W zbiorniku retencyjnym na początku znajdowało się 5000 litrów wody. Podaj liczbę dni, w których zabrakło wody w zbiorniku, a brakującą ilość wody pobrano z wodociągów, czyli po prostu krabowa. I podaj ile łącznie litrów wody pobrano z wodociągów. Musimy w związku z tym uwzględnić te wcześniejsze założenia i zasymulować sobie najpierw, jakie było zużycie, a potem, jeżeli brakowało, no to ile pobrano? No to co? Zużycie.
zużycie konkretnego dnia. A zużywamy tak, 190 litrów wody w każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem środy, kiedy zużywamy 260. A oprócz tego, w każdy dzień, kiedy podlewamy, 300 litrów dodatkowo. No cóż, musimy umieć rozpoznać, czy to jest, jaki to jest dzień tygodnia. Spróbujmy rozpoznać dzień tygodnia za pomocą kreatora. W funkcjach oczywiście data, godzina, poszukajmy czegoś, co... No proszę, dzień tygodnia. Można oczywiście pomocy użyć, można też go ręcznie spróbować rozpoznać. Oczywiście pobieramy go z komórki A2. Typ jest, jak widać, nieobowiązkowy. Typ oczywiście jest potrzebny do tego, żeby były numerowane dni tygodnia, czy od jedynki, czy od 0 do 6, czy od niedzieli, czy od soboty, czy od poniedziałku, bo to w różnych regionach świata różnie się odbywa, ale możemy sobie sprawdzić, jak to jest empirycznie, no bo przecież to jest 1 stycznia, ja? 1 stycznia, no to popatrzmy, 1 stycznia 2022 to jest sobota, tak? Czyli 7 to jest sobota, niedziela to jest 1, to znaczy, że środa to jest 4, więc musimy rozpoznać każdą środę i w związku z tym, tutaj już edytujemy to, i w związku z tym, jeżeli nasz dzień tygodnia jest środą, czyli 4, to wtedy zużycie wody wynosi 260, to jest to podwyższone, w przeciwnym wypadku tylko 190. I to by było już ok, pewnie. Tak jest. Ale musimy jeszcze uwzględnić, co? Plus 360 na podlewanie. Oczywiście w okresie od 1 kwietnia. A tutaj nie ma nic, więc będzie oczywiście przyjmowane 0. Czyli co? Ta wartość razy nie 360, tylko razy 300 litrów na podlewanie, tak? 300 litrów na podlewanie. Kopiujemy to, ponieważ nie mam kolumny po lewej stronie uzupełnionej, no to muszę niestety to przeciągnąć do końca. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Już się zbliżamy. I to jest zużycie wody każdego dnia. Policzmy sobie teraz, ile jest na konkretny dzień w zbiorniku wody. W treści zadania tam poniżej gdzieś jest napisane, że przed 1 stycznia jest, przewinęło mnie dość mocno, że jest 5000 litrów wody. Tak, no więc piszemy sobie tutaj 5000, wykorzystamy nagłówek. Natomiast na koniec tego dnia będzie to, co było wcześniej, plus to, co napadało, minus to, co zużyliśmy, teoretycznie. Sprawdźmy to sobie. I widzimy, że wygląda to nieźle, aż do tego momentu. No nie możemy mieć w zbiorniku retencyjnym ujemnej wartości wody. Wtedy przecież zużywaliśmy kredówkę po prostu, a w zbiorniku retencyjnym powinno być 0. No to musimy to skorygować. Zatem, jeżeli ta wartość, o ta, jest mniejsza od 0, to w takim razie w zbiorniku retencyjnym jest 0, bo uzupełniliśmy braki kranówką. Natomiast jeżeli nie, no to to jest właśnie ta wartość. Teraz to sobie pokopiujmy. Spójrzmy, co się dzieje. Tak. Tutaj mieliśmy 78 litrów, zużyliśmy 190, choć nie napadało, w zbiorniku mamy po prostu pusto. Jest ok. Nas jednak pytają o to, ile musieliśmy... Bez takich irytujących wstawek przeznaczone są dla moich uczniów szkolnych, wody na tych, których wezmę na korki z portalu Superprof, to nam się jak najbardziej przyda, albo dla znajomych, także tych wirtualnych, którzy po prostu docenią moją robotę, wrzucając cokolwiek na zrzutkę, i napiszą grzecznościowego maila na taki adres, koniecznie z tytułem matura, żeby łatwo było odfiltrować to od spamu. Wszystkie adresy są tutaj podane na matura informatyka. Minus, właściwie ten sam wzór, tak? Minus to, co zużyliśmy, plus to, co napadało, to może kolejność dodawania inaczej, tak? I to by było to, jeżeli ta wartość jest ujemna, to właśnie musimy ją sobie zliczyć. Tam zerowaliśmy to, czyli ile było w zbiorniku, to było 0, a nie,
Tutaj tę właśnie wartość, to jest ta sama wartość. To właśnie mamy ją zliczyć. W przeciwnym wypadku nie dopełnialiśmy. Teraz dla odmiany zerujemy. Proszę bardzo, tak? Tutaj nic nie dopełnialiśmy, natomiast o tu musieliśmy dopełnić. 112 litrów musieliśmy dodatkowo użyć. Co my mamy zrobić? No, policzyć na sam koniec, jaka była suma, ile łącznie pobrano z wodociągów, czyli suma tych uzupełnień z całej kolumny oraz ile było tychże dopełnień, czyli poczciwa funkcja licz, jeżeli wszystkie wartości niezerowe z tego samego oczywiście obszaru. Tutaj na razie błąd, bo jeszcze nie dopisaliśmy warunku. Średnik, warunek, no powiedzmy, że ile jest ich mniejszych od zera. 93. Sprawdzamy. Tutaj mamy z minusem, dlatego żebyśmy liczyli niedobory w zbiorniku, no ale to nie ma już znaczenia większego chyba. Spójrzmy na odpowiedzi. Rzeczywiście 93 razy była woda dobierana, a taka łączna ilość litrów wody została dobrana, co kończy zadanie z arkusza kalkulacyjnego, część symulacji, no i oczywiście całość.